Dzień dobry, agenci. Dzień dobry, Resil się kłania. A my dzisiaj kontynuujemy pełną parą odcinek z Resident Evil HD. Ciągniemy to dalej. W ostatnim odcinku spotkaliśmy Neptuna oraz Planta 42. Jestem niemal pewny. Że dzisiaj spotkamy się z pewnym panem, który zaginął nam w pierwszym odcinku, czyli z Weskerem. Z Albertem Weskerem. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ach, ten Wesker. To do czego on strzelał, to jest tutaj leży, no. Na podłodze. Tu na dole. O, widzicie? To mnie jednak zaatakowało. No, już nas to nie zaatakuje, bo planta 42 po prostu już nie ma. Został spalony. No, amen. Dzisiaj pójdziemy sobie dalej. Opuszczamy tą letnią rezydencję, ale spokojnie, agenci, zaraz tutaj wszystko sobie ustawimy do ładu i składu. Inkribona sobie przechowam. 34 Inkribony. Fiu, fiu. Combine pyk. Podnosimy to i puk. Walniemy tu pyk. Teraz już nie ma żartów, agenci, biorę te wszystkie magazynki, ja cię kręcę. 15 w samym pistolecie. A jeszcze mamy tutaj tyle do odwiedzenia miejsc. Niesamowity agent po prostu. Wrócimy niedługo do oryginalnej rezydencji Spencera. Wbrew pozorom niewiele nam już trzeba, żebyśmy... Żebyśmy już skończyli. I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team.
doesn't matter. Respond! I repeat, this is Brad. Brad? Brad! This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad, can you hear me? Brad! Brad! Shit, it's broken. Niestety nam nie wyszło za specjalnie spotkanie z Bradem. Dobra. Leżeć. Ach Jezus. Ta Jillka i jej obroty. Nie wiem, czym to jest agenci spowodowany. Wiem, że pozbyłem się psów. Zaraz zobaczymy, czy mapa jest zielono. Tak, zielono mi. Dobrze, agenci. O nie! Panowie wyjechali. Ała! A Jezus! Ile węży. Brawo, jestem zatruty. Czekajcie. Nie, agenci. Bez kitu. Wracam. Wracam do rezydencji. Muszę iść do safe house'a się uleczyć. O. O. Okej. Tak. Dobra. Mapa. Na zielono. Bar.
Próbuję dojść agenci tak, że... O nie! Tylko nie Hunter! Zauważyliście, agenci, że mamy tu... Dobra, weźmiemy sobie zamiast tego to. Okej. Dość gładko poszło. Wiecie co jeszcze sobie wezmę? Zamiast tego użyjemy tego. Użyjemy granatnika. Oj, będzie się agenci działo. Ale zauważcie, że huntery, które mamy w Resident Evil HD, są inne niż te, które są w Resident Evil tego 3 Remake, ponieważ no są po pierwsze trochę bardziej wytrzymałe, po drugie one, jak widzieliście, umiały dość duże skoki wykonywać. W porządku, agenci. Okej. Teraz pójdziemy sobie w dół. Wchodzimy do tej części rezydencji.
porządku, agenci. Wszystko gra. Jak pewnie wiecie, rezydencja Spencera jest... Okej, agenci. Świetna, dodamy jeszcze zagranie z tym lustrem. Czekajcie, zmienię sobie może na nożyki. I teraz agenci czeka nas najlepsze. Wyjrzymy sobie na dwór. I tyle w temacie. Chłop wyzionął ducha. Weźmiemy sobie granatnik. Obracanie się Jillki. Cały czas się obraca. Patrzcie na to. Czasami tak ciężko się tutaj manewruje, że to szok. To by mi się przydało obejrzeć. Aha, po co ja dźwigam magazynek do pistoletu? Skoro ja nawet nie używam teraz pistoletu. No, o wiele lepiej. Chociaż wiecie co? To pudełko teraz będzie nam na groma potrzebne.
a miejsce w ekwipunku jest bardzo ważne. Inaczej, miejsce w ekwipunku, ale drugą sprawą jest to, że byście mieli czym strzelać. No i proszę was bardzo, agenci. Wchodzimy. Mamy tutaj pierwsze słowa o Tyrancie. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, bo ja naprawdę dawno w to grałem. I muszę sobie przypomnieć, agenci, jak to szło wszystko. Chyba teraz musimy przede wszystkim... Kurczę, no. Ciężkie to. Jakby to? Co się dzieje? Jezu. Patrzcie, jak Dzirka nie chce ze mną współpracować.
Mam wreszcie jeden z nich. Jezu, to była męka. Kurde, zamknął to cholerne oko. Wiecie, domyślacie się pewnie, agenci, że jeśli to ten jeleń zamknie oko, to ja już tego potem... Problem leży w tym, że Jillka jest strasznie nieogarnięta. Lubię tego rezydenta, a nie lubię, jak Jillka mi nie ogarnia sterowania. Padzie, współpracuj ze mną. No i znowu mi zamknął oko, no szlak by to trafił. Chętnie bym tego się pozbył. Jest, mam to drugie oko. Jezus Maria, ale męka. Idziemy tędy. I znowu się obróciła. Jill, czemu ty się w kółko obracasz?
Zabiliśmy typa pociskami kwasowymi. Patrzcie. Teraz zastanawiam się, mam rozkminę, iść przez te drzwi, czy... Czy którędyś indziej? Chyba sobie podejdę po prostu drabiną w górę i idę. Wiem, agenci, pewno zrobię głupotę, bo od razu zużyję ziołko, ale wolę mieć na full wszystko wypełnione. Potem narzekać, żeśmy nie byli. I wracamy się już do tego. Do poprzedniej lokacji. Także tyle było z tego. To było wszystko, jeśli chodzi o ten korytarz i... Dlatego, żeśmy tamtędy nie poszli, bo się po prostu byśmy tamtędy nie dostali. Ta muzyka tak ucichła, Jezu. To dla rezydenta nie jest całkowicie normalne. Jestem niemal pewny, agenci, tego, do czego służy to. To wszystko. Okay.
Kurwa. Nie no. Puzzle trzeba ułożyć, tylko... Tylko może ułóżmy je tak jak należy. Czekajcie, to się wycofa chwilowo. Przy tej zagadce tej agenci zawsze się męczę. Zaraz, czekajcie. Wiem, że podchodzę do tego 28 raz, agenci, ale w tej grze akurat cierpliwość bardzo powłaca mi. Okej. Dobra. Okej. Tak, chcę tak ułożyć. Dobra. Teraz jest łatwe już. Trzeba tylko element dopasować. Tutaj po... Spróbujmy jeszcze raz, bo mamy... Dobra. Okej. Okay.
Okej, teraz jest dobrze. Dobra. Nie, tak nie. Tak też nie. Dobra. Dobra, mamy to. Już prawie żeśmy ułożyli cały symbol. Jest! Mamy to. Udało się, mamy klucz. Nie złała mi główka, co? Ła. Kurde. O kurde. Zaczną się jaja z tej serii, nie? I dalej w fabule, tym więcej wrogów mamy. Tygrys ma już obie pary oczu. No to wychodzimy. Dobra, nasza dzielka idzie dalej. Ja powiem wam, agenci, że granie, mimo tego, że się czasami wnerwiam, w Resident Evil HD to jest według mnie gra
dla mnie jako fana Residenta bardzo relaksująca. Emblemat korporacyjny. Świetnie, mamy baterie do tych. Świetnie, amunicja do shotguna, tego nam było trzeba. Czy to już wszystko? Najwyraźniej tak. Ten odcinek będzie nieco krótszy, agenci. Z racji tego, że dzisiejszego dnia mam trochę spraw. Więc trochę sobie Więc tak, agenci. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne. No i mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I walnijcie w dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach. Ja wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, na razie, cześć.